Dzień dobry Państwu. Iwona Górna, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Katarzyna Wandzel, która jest psychologiem duchowym. Dzisiaj z Panią Kasią porozmawiamy o tym, czym są bliźniacze płomienie. Jakie są cele spotkania takich bliźniaczych płomieni i jakie mogą być scenariusze. Dzień dobry Pani Kasiu. Dzień dobry Pani Iwono i dzień dobry wszystkim widzom. Pani Kasiu, czy może nam się Pani bardziej przedstawić? Czym Pani się zajmuje? Bo z tego opisu, który czytałam o Pani, to wiem, że Pani zajmuje się szeregiem bardzo interesujących rzeczy. No tak, troszkę już Pani o mnie powiedziała. Jestem tak naprawdę, nazwałam siebie samą, bo tak to można nazwać, tak? Psychoastrologią i zajmuję się takim odczytem z poziomu duszy, planów, z którymi przychodzimy na każdą inkarnację, na każde wcielenie. Natomiast oczywiście jesteśmy uwikłani w masę różnych naszych ziemskich doświadczeń i do tego tutaj jest potrzebna psychologia. Natomiast jest to oczywiście wszystko połączone z astrologią, z duchowością, z energią. I zawsze można dopatrzeć się czegoś więcej i wyciągnąć więcej niż sam psycholog mógłby zrobić. Właśnie, bo jesteśmy z szerszego planu, więc trzeba mieć spojrzenie na ten szerszy plan, żeby wiedzieć, żeby łatwiej się dowiedzieć właściwie o nas samych pewnych informacji, też jakie lekcje mamy tutaj do przerobienia i po co są niektóre spotkania. A jak już spotkania różnych dusz, to proszę Pani Kasiu, żeby nam Pani powiedziała, czym są bliźniacze płomienie. To jest bardzo interesujący temat, bo z tych treści, które udostępniam w sieciach, kiedy udostępniam coś o bliźniaczych płomieniach, zawsze można zauważyć większe poruszenie, czyli jest więcej komentarzy, większa jest jakby zainteresowanie tym tematem. No wynika to z tego, że my oczywiście tutaj jesteśmy istotami wielowymiarowymi, natomiast to, co najbardziej nas angażuje w tym świecie, to są uczucia. To jest partnerstwo, to jest takie przywiązanie do drugiej osoby, potrzeba posiadania kogoś przy sobie, potrzeba okazywania uczuć i potrzeba bycia kochanym. Natomiast w tych dwóch potrzebach okazywania uczuć i potrzebie bycia kochanym, my po prostu wzrastamy. I teraz najbardziej jesteśmy zaangażowani wtedy emocjonalnie i w ogóle mamy mnóstwo różnych planów i pomysłów na życie, kiedy w naszej przestrzeni energetycznej, fizycznej właśnie pojawia się partner lub partnerka. Wtedy chcemy wiedzieć, czy jesteśmy dopasowani, co z tego będzie, czy to ma sens. No chcemy się mieć taką pewność, że nasze zaangażowanie nie jest bezpodstawne, bez skutków, że tak powiem. Nie? Chcemy bardzo intensywnie się w to zaangażować, snujemy plany. Natomiast scenariusz jest znacznie głębszy. Nie jest taki prosty, jakby się nam to mogło wydawać. No i tutaj pojawiają się bliźniacze płomienie. Oczywiście teorii jest mnóstwo. W zależności od tego, jak komu co odpowiada zastosowanie do danej sytuacji. Natomiast temat bliźniaczych płomieni może niektórych rozczarować. To nie wynika jest to, tak się wydaje, nie? Niektórzy tak właśnie szukają wręcz takich połączeń z bliźniaczym płomieniem, ale to nie jest tak kolorowo, tam czeka nas praca, nie? No, tam to czeka nas praca, ale my sami tą pracę wybieramy i już powiem dlaczego. Wynika to z tego, że bliźniaczy płomień to nie jest nic innego niż tak naprawdę jedna część duszy, jedna, która jest podzielona w dwa ciała. Tak. I teraz my energetycznie wtedy bardzo się rozpoznajemy, no bo jak jest to samo, mamy nagle, spotykamy się i mamy wrażenie, jakbyśmy się znali bardzo długo i nasza rozmowa się toczy bardzo fajnie, mamy wspólne tematy na początku. Natomiast cel spotkania bliźniaczego płomienia, w ogóle najpierw podzielenia się tego płomienia na dwa, wynika z tego, że z poziomu duszy wybieramy bardzo intensywny wzrost i każda część wzajemnie pomaga sobie we wzroście. Natomiast ten wzrost nie jest taki, jakby się to można powiedzieć, łatwy, lekki i przyjemny. Wymagana jest u nas bardzo duża sfokusowanie się na to, jak emocjonalnie przeżywamy to spotkanie. No i tak naprawdę bardzo świadomie musimy przeżyć wszystkie emocje, które pojawią się w tej relacji.
Nie są to emocje, że tak powiem, różowe i właśnie lekkie. No, natomiast nie wszyscy jesteśmy na tak wysokim poziomie świadomości. Nawet ci, którzy są na bardzo wysokim poziomie świadomości, często angażują się w takie relacje właśnie ziemskie, bo tak naprawdę to nie my z poziomu ego wybieramy tych partnerów i te relacje, tylko wybieramy to z poziomu duszy. Natomiast potem, kiedy w inkarnacji często zapominamy tak naprawdę, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy, no angażujemy się bardzo intensywnie w swoje role, zapominając o tym, że to jest właśnie wyższy plan, pojawiają się wielkie dramaty, bo to też chodzi o to, żeby te emocje po prostu doświadczyć, żeby bardzo intensywnie utożsamić się z nimi i żeby w nie wejść. I teraz może się wydawać, może niektórym widzom, że każdy partner, którego sobie wybraliśmy, jest tym bliźniaczym płomieniem, jeżeli się tam dzieje burzliwie. Ale to nie jest tak. Specyfika tych dwojga jest trochę inna. I właśnie teraz, Pani Kasiu, w jaki sposób możemy rozpoznać, że akurat ci partnerzy to są właśnie bliźniaczymi partnerami? Bo są takie pewne cechy, po których możemy rozróżnić zwykłą parę, też oczywiście poznaną od pewnego planu wyższego, ale bliźniacze dusze, one się czymś więcej charakteryzują. No tak, to jest oczywiście zapis energetyczny i ja tutaj posługuję się odczytami astrologicznymi, czyli na podstawie daty urodzenia bardzo precyzyjnej, bo z podaniem miejsca urodzenia i godziny urodzenia, kiedy mam takie dwa wykresy, to na podstawie złożenia tych dwóch wykresów mogę odczuć, tak, co te dwie istoty w tym ziemskim łączy. Czy jest to po prostu lekcja, którą mają przerobić i później się rozstają? Czy to jest coś bardzo intensywnego i są tu karmiczne powiązania i po prostu widać to na podstawie tego, że to musi pochodzić z jednej gałęzi, że tak powiem, no bo nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. No i tu jest na zasadzie takiej, że bardzo dużo układów energetycznych pojawia się w tych dwóch istotach na podobnych poziomach, na zasadzie plus i minus, czyli czy to, co ma jedna osoba, druga ma w innym miejscu, ale to jest dosłownie jak klucz do zamka. Czyli spotykają się te dwie osoby, żeby coś się mogło otworzyć, żeby coś mogło przejść dalej. I ja się osobiście tym posługuję, takie odczyty wykonuję i tak pracuję z osobami, które przychodzą, jeżeli pojawia się ten temat, że chcą sprawdzić, czy ta osoba, która się pojawiła w ich życiu, jest ich bliźniaczym płomieniem, a może być coś innego ich łączy. Natomiast sam fakt, kiedy już istota się interesuje tematem, czy to jest bliźniaczy płomień, już może na to wskazywać, bo to znaczy, że tam się bardzo intensywnie dzieje. Czyli mamy powroty, mamy rozstania, mamy życie na odległość, mamy przeogromną tęsknotę, a z drugiej strony mamy nie wiadomo dlaczego jedna istota drugiej serwuje, że tak powiem. Bardzo trudne doświadczenia emocjonalne, tak? Można by sobie powiedzieć, ok, jeżeli jesteśmy bliźniaczym płomieniem, to dlaczego nawzajem robimy sobie takie czy nie inne sytuacje? Czemu to sobie robimy nawzajem? No bo z poziomu duchowego to jest umowa. Tak bardzo jesteśmy połączeni węzłem miłości, uczucia miłości, że zrobimy to dla siebie, żeby wzrastać. Czy w momencie, kiedy już można się zdiagnozować, a właściwie dany związek można zdiagnozować, że tak jak Pani wspomniała, są to pewne aspekty, jest oczywiście wielkie przyciąganie, są pewne niemożności na początku, czy ta odległość, ale też takie synchronizacje myśli, zdarzeń, podobne doświadczenia i później te osoby się poznają, to może świadczyć o tym, że faktycznie są to bliźniacze płomienie, ale najlepiej tutaj właśnie teraz Pani Kasiu, Pani dysponuje konkretnym narzędziem, dzięki któremu może Pani to sprawdzić. Wspomniała Pani również, że w tym narzędziu może Pani sprawdzić, w jakim celu się spotkali i jaki dalej może być przebieg tej relacji, tak? Znaczy w jakim celu to zawsze odpowiedź jest wzrost ewolucji i transformacja, tak? Tak. Bo to nie jest na zasadzie, że spotkaliśmy się po to, żebym ja Ci zrobił krzywdę i żebyś Ty była ofiarą. No, najoględniej mówiąc, tak? Zawsze jest to przyjrzenie się temu, czego te dwie istoty w ziemskim doświadczają, żeby się nauczyć przyjąć to doświadczenie bez oceniania.
tylko jako obserwator i być wdzięcznym w sumie tej drugiej istocie za to, że to doświadczenie mogło się zadziać, mogło się odbyć. Pięknie powiedziane. I teraz właśnie jak się nauczyć, bo tam jest naprawdę wielka energia, wielkie siły stoją w tej relacji i spojrzenie na tą relację z zachowaniem takiego spokoju, takiej miłości bezwarunkowej, wyciągnięcia wniosków i potraktowanie tego doświadczenia z wdzięcznością, to jest wielki już stopień rozwoju. No i teraz trzeba sobie jasno powiedzieć, że oczywiście my jako cywilizacja jesteśmy już w erze wodnika i mówimy tutaj o wzroście świadomości bardzo intensywnym. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę liczby, to jest kropla w morzu, tak? Świadomość nasza wzrasta, natomiast większość osób dosłownie nie ma świadomości tego, że zadziewa się tu coś większego, coś głębszego, że to jest szerszy plan, że to jest sens, że wszystko jest po coś i generalnie rzeczy wydarzają się specjalnie dla nas, a nie nam. Dokładnie tak. I stąd właśnie należałoby, mając taką wiedzę, okazywać wdzięczność, że takie doświadczenie nas spotkało, dlatego że właśnie dzięki temu wzrastamy, nasza dusza wzrasta. Teraz, jeżeli chodzi o bliźniacze płomieni, to dusza może podzielić się na dwie części, ale może się też podzielić na więcej części. Więcej, tak. I teraz co w sytuacji, kiedy na przykład jedna osoba w swoim danym obecnym wcieleniu spotyka jednego bliźniaka, drugiego bliźniaka, o czym to świadczy, że ona sobie na to wcielenie wzięła tak duże, intensywne doświadczenia, żeby aż tak wzrosnąć? Jak tak. Z Pani doświadczenia to wynika? No, wynika to z tego, że to jest takie postanowienie, że w tym czasie, kiedy globalna świadomość bardzo szybko wzrasta, to istoty postanowiły przyspieszyć. Bo wiadomo, że im więcej mamy relacji partnerskich, tym szybciej wzrastamy. Często u nas pojawia się taki moment, kiedy jesteśmy zmęczeni, mówimy nie, ja już nie chcę partnera, nie jest mi do niczego potrzebny. I to jest sygnał z poziomu duszy, że jesteśmy na tym poziomie takim, gdzie możemy odpocząć. O. Czyli osiągnęliśmy ten level, że tak powiem, ewolucji i tam możemy teraz pobyć, podoświadczyć tak naprawdę bycia samym ze sobą, pokochania siebie, okazywania sobie szacunku, korzystania z naszego całego potencjału, z możliwości, jakie mamy tutaj do kreacji własnego życia. Natomiast zdarza się tak, że faktycznie bliźniaczy płomień nie jest dwa, tylko więcej. I świadczy to o tym, że no ciągle wchodzimy w bardzo duży, intensywny wzrost po to, żeby nasza ewolucja po prostu przyspieszyła. Taka trampolina. Natomiast z mojego doświadczenia, to też nie jest pocieszające dla osób, które są w stanie euforii, ekscytacji, zakochania i tak dalej. Prawdziwy bliźniaczy płomień nie jest w stanie żyć ze sobą do końca życia razem. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy zmarnowali energię. To jest tak, jakbyśmy pojechać, chcieli zwiedzać świat. I bardzo chcemy zwiedzać świat i pojedziemy tylko na jedną wycieczkę i zostaniemy tam. Nasza ewolucja wymaga zobaczenia i nauczenia wielu rzeczy, zobaczenia wielu możliwości. Dlatego spotyka się bliźniaczy płomień, następuje ta aktywacja energii, następuje przyjęcie bardzo dużo emocji, wyzwolenia wielu emocji. Natomiast bliźniaczy płomień nie zostaje do końca życia sam. Jeżeli zostaje, to może być inna forma duszy, z grupy, rodziny dusz, ale to nie jest bliźniaczy płomień. A jeżeli przerobimy te lekcje, które mieliśmy zadane, które sobie tutaj wzięliśmy z tym bliźniaczym płomieniem, czy wówczas możemy transformować ten związek z bliźniaczym płomieniem do związku z ducha? Moim zdaniem nie. To jest nam już niepotrzebne, bo nam jest potrzebny cały czas wzrost, a nie zaspokajania potrzeb ego. Bo my tu jesteśmy w ziemskim, w bardzo dużej potrzebie ego. I tyle się mówi o tym, neguje się ego, że to ego nam przeszkadza, że mamy wybujałe ego. Natomiast nasze ego jest nam potrzebne do tego, żeby się identyfikować w jakiś sposób, żeby mieć swoje granice, żeby się nazywać, żeby się określać, żeby po prostu doświadczać życia. Bardzo utożsamiając się ze swoją rolą. I teraz, kiedy taka sytuacja by nastąpiła, że łączymy się z tym bliźniaczym płomieniem, to tak jakbyśmy w swojej ewolucji usnęli.
Ale wtedy bardzo intensywnie pracujemy, więc gdzie tu jest uśpienie się? No, to jest uśpienie się na poziomie świadomości, tak? Bo my wtedy, kiedy mamy tą świadomość bardzo przebudzoną i bardzo taką wysoką, że tak powiem, nie? To wtedy jesteśmy w stanie kochać bezwarunkowo właśnie ten bliźniaczy płomień i jesteśmy w stanie zgodzić się na to, że żyje swoim własnym życiem gdzieś indziej, jednocześnie darząc go bardzo intensywnym uczuciem, właśnie miłością bezwarunkową. A czy ta miłość bezwarunkowa nie mogłaby być realizowana wspólnie? Mogłaby być, to wiadomo, że to są zawsze marzenia, tak? I my też wzrastamy, jeżeli już mamy takie marzenie, że mamy pragnienie uzupełniania się w partnerstwie, a nie ograniczania się i posiadania siebie na własność, bo to jest takie bardzo ziemskie. Kocham cię, to znaczy jesteś mój, kocham cię, to jesteś moja i nigdzie cię nie puszczę i mam zazdrość i cię ograniczam. No to nie jest miłość. To jest pożądanie, to jest potrzeba posiadania kogoś. To jest pewność, że ktoś mnie kocha i tylko moją stronę kieruje swoją uwagę, zatracając całkowicie swoje potrzeby. No więc jest to z poziomu ego bardzo egoistyczne podejście. Kocham cię, więc bądź dla mnie. No tak, tak. Zamiast dać drugiej osobie tą przestrzeń do życia, do funkcjonowania, nie zawłaszczać jej. A wracając jeszcze do bliźniaczych płomieni, czyli w momencie, kiedy spotykamy się tutaj, żeby pewne lekcje przejść, powzrastać, to w jakim momencie możemy poczuć, że lekcje z danym bliźniaczym płomieniem zostały zakończone? Kiedy po długiej przerwie z tym bliźniaczym płomieniem mamy jakiś moment rozstania i to, co jest intensywne, dla takie bardzo znaczące, rozpoznawalne dla bliźniaczego płomienia, to są zawsze bardzo intensywne emocje, które my czujemy w ciele po kolejnym spotkaniu. Natomiast kiedy mamy przerwę i spotykamy ten swój bliźniaczy płomień w jakikolwiek sposób, czy to fizycznie, czy online, i kiedy jesteśmy w tej lekcji już przerobieni, to spotykamy się z tą osobą, ale już nie ma w nas tej emocji takiej, która nas rozdziela. Nie ma już tego. Po prostu traktujemy to jako, ok, spotkałam kogoś, mam te wspomnienia i nie ma już po prostu tego rozdzierającego uczucia tęsknoty przede wszystkim. Czyli po tym sami siebie możemy zdiagnozować, że to zostało już wykonane, czyli ta lekcja została odrobiona. I wówczas, jeżeli mieliśmy właśnie coś zrobić, zostało to zrobione, to czy jeżeli to była relacja partnerska, to potem ciąg dalszy to jest kolejny partner, wtedy po co ktoś inny, skoro już mamy taką świadomość, że nie zawłaszczamy tej osoby, z innego poziomu pewnie wchodzimy w relację z taką właśnie, z takim pozwoleniem drugiej osobie na bycie i właściwie wchodzimy po to, żeby cieszyć się wspólnie tymi momentami. Nie wymagamy od drugiej osoby, żeby ta osoba nas uszczęśliwiła, żeby załatała nasze dziury emocjonalne, bo jesteśmy cali zbudowani. Więc jak wtedy, Pani Kasiu, wyglądają dalej te relacje? Już pomijając, powiedzmy, sprawa z bliźniaczym płomieniem została załatwiona i co dalej? Po co kolejne związki? No właśnie, kolejne związki pojawiają się po to, żeby znowu wzrastać, tak? Tam dostajemy innych lekcji, mamy poczucie ok, mam inną świadomość i tą relację chcę zbudować na innych zasadach. Natomiast jeżeli te relacje się pojawiają, to znaczy, że poprzednie lekcje nie zostały do końca odrobione. Bo tylko drugi partner jest w stanie nas czegoś uczyć. To jest jak krzywe zwierciadło, tak? Czyli pokazuje nam nasze braki. Zawsze pokazujemy sobie nawzajem swoje braki lub brak akceptacji siebie, swojego własnego cienia. I wtedy, no oczywiście my chcemy być zawsze najbardziej lubiani, najbardziej potrzebni, najbardziej kochani, najbardziej utalentowani, tak? I nie akceptujemy w sobie pewnych wad, które zawsze pokazuje nam partner, czy to zwyczajnie człowiek na ulicy. Natomiast zwyczajny człowiek na ulicy nie jest w stanie dotknąć naszego rdzenia, tego bardzo delikatnego, emocjonalnego rdzenia, natomiast bliski partner już tak. I można to sobie wyobrazić w ten sposób, że zwykła osoba mijająca nas na ulicy powiedziałaby nam coś nieuprzejmego,
popatrzylibyśmy się na nią ze zdziwieniem i poszlibyśmy dalej. Natomiast kiedy robi to właśnie partner, a szczególnie bliźniaczy płomień, to strasznie nas to rani, bo mamy takie poczucie, no okej, to tu jest jakaś intensywna miłość, to dlaczego mi to ktoś robi? No żeby ci pokazać, czego nie akceptujesz w swoim życiu. I chodzi o to, żeby to zaakceptować, bo tylko w pełni zaakceptowani, kiedy jesteśmy spełnieni, możemy tak naprawdę żyć pełnią siebie, ale co najważniejsze, wtedy zaczynamy kreować życie takiego, jakiego pragniemy. A kiedy mamy tę akceptację siebie, w momencie, kiedy tak, my sami siebie zaakceptujemy. Natomiast kiedy nie mamy tej akceptacji siebie, czyli odrzucamy część siebie, cień szczególnie, to nasza ten brak pełni powoduje, że no nie jesteś, nasza bateria jakby nie jest w pełni naładowana, w związku z czym nie możemy kreować swojego życia tak jak chcemy, na podstawie myśli, tak? Bo my żyjemy w świecie mentalizmu, gdzie wszystko powstaje tak, jak sobie wymyślimy, więc no, jeżeli ktoś twierdzi, że życie jest ciężkie, trudne i trzeba się w nim zmagać, to znaczy, że 99% jego myśli właśnie taka jest. I teraz jak się z tego wyrwać, jak się z tego odbić, skoro życie no, tak intensywnie stworzyliśmy, uwierzyliśmy w niego, że takie jest, że nie jesteśmy w stanie stworzyć sobie innej wersji siebie w tym życiu i tworzyć życie na podstawie właśnie tej nowej wersji siebie. I to jest właśnie ta świadomość tego, że my jesteśmy kreatorami naszego życia, że to wszystko to, co widzimy w rzeczywistości, odbija się w nasze wnętrze. Czyli osoby właśnie partnerskie, takie właśnie bliźniacze płomienie, nam pokażą pewne aspekty nas, najbardziej chyba nam boleśnie, bo tam jest takie przyciąganie, taka wielka siła, wielkie uczucie, że to najbardziej boli. Tylko teraz właśnie jak odczytywać, żeby dobrze odczytać drugiej strony zachowania, co jest we mnie do zmiany, co mam w sobie zaakceptować. Bo przykład konkretny, jest kobieta, mężczyzna, mężczyzna jest chorobliwie zazdrosny o kobietę. I wtedy jakby pani odczytała, co ta kobieta ma w sobie zaakceptować, zmienić? Znaczy się pytanie jest takie, czy ta kobieta nie akceptuje tej zazdrości, bo to trzeba się na to tak popatrzeć, tak? I oczywiście to są tematy uczuć zaborczość też, tak? Kiedy chcę mieć coś na własność, jesteś moja, jesteś mój. I generalnie możemy, dlaczego partner mi pokazuje swoją zazdrość? No bo mam w sobie motyw zazdrości, o którym głośno nie mówię, którego głośno nie pokazuję, które w sobie kumuluję, czyli jestem zazdrosna, ale tak mocno chowam tą zazdrość, nie pokazuję, że jestem zazdrosna, że robię sobie krzywdę. I teraz, żeby sobie to uświadomić, że każdy z nas na jakimś poziomie ma tą zazdrość w sobie, to drugi partner wygeneruje nam takie sytuacje, gdzie będziemy musieli przyznać, okej, też mam w sobie zazdrość, ja też jestem zazdrosna, nie używam jej tak jak mój partner, ale mam to. Czyli chodzi o takie samo przyznanie przed sobą, prawda? Tak, przed sobą. I to nie trzeba potem bardzo komuś udowadniać, tłumaczyć się, no tak, ja jestem zazdrosna, ale coś tam, coś tam. Najlepiej jest to wytłumaczyć na takich prostych przykładach, może niekoniecznie zazdrość, bo to jest bardziej rozbudowane, ale załóżmy, że na przykład pojawia się w naszej przestrzeni partner bardzo cyniczny. Czyli taki suchy, wyśmiewający wszystko i kpiący ze wszystkiego. Dużo dezaprobaty tam się pojawia. Dlaczego taki cyniczny partner? No dlatego, że każdy z nas w głębi jest cynikiem. Natomiast nasze wychowanie, dobre wychowanie, nie pozwala nam wprost wyrzucać z siebie opinii. No i często gęsto przecież tak jest, że kogoś spotkamy w naszym otoczeniu i myślimy sobie, och, ale taki, owaki, no kim mądrze tam jest, że tak może sobie mówić, że takie opinie może dawać. I my jesteśmy tym cynikiem po cichu w sobie. Ale strasznie nas drażni cynik, który wyrzuca to z siebie. I teraz powiedzieć trzeba sobie, okej, ja też to mam w sobie, też tak mam, też się tak zachowuję, też tak reaguję. I w tym momencie, kiedy to uznajemy, pryska wszystko. Więcej partner cyniczny w naszej przestrzeni się nie pojawi. Czyli znowu dochodzimy do tego, żeby być pełnią człowieka, żeby zaakceptować sobie wszelkie cechy,
i przeglądać się w świecie jak w swoim lustrze, a już tym bardziej w partnerze, a jeszcze bardziej mamy to pięknie pokazane, tam już mamy takie lustro dookoła ze światełkiem, kiedy tym partnerem jest bliźniaczy płomień. Dokładnie tak, no dokładnie tak. Natomiast te ziemskie nasze ograniczenia, że tak powiem, przekonania, no dają nam takie poczucie, no przecież ja to ja, partner to inna osoba. Czy w ogóle człowiek inny, to jest ktoś inny. Natomiast my wszyscy dla siebie jesteśmy inną wersją siebie samej, siebie samego, tak? I teraz czy chcemy sobie robić krzywdę tak naprawdę? No nie, no oczywiście jest coś takiego jak masochizm. I są też takie programy, tak, kiedy bardzo intensywnie sami sobie robimy krzywdę. Natomiast ja zawsze w takim momencie mówię, nie mogę na siłę kogoś uzdrowić. Tak. Nie mogę na siłę kogoś, komuś pomagać, bo każdy z nas z poziomu duchowego też ma takie lekcje. Tak, dokładnie. Pani Kasiu, co Pani poradziła bliźniaczym płomieniom w momencie, kiedy są na początku tej swojej drogi? Mają wchodzić do relacje, czy daj sobie spokój, może będzie lżej? Zawsze się wejdzie. Zawsze wejdzie się, to jest tak jak ogromny magnes. Jak cewka indukcyjna wręcz bym powiedziała i załóżmy, że taka osoba pójdzie do wróżki, do jasnowidza, jasnowidz powie, słuchaj, tu nie masz co, to będzie tak się i tak wydarzało, ten związek doprowadzi cię do takiego stanu. Ta osoba i tak w to wejdzie, bo musi to przejść. Potem taka sytuacja jest, no tak, przecież była mu wróżki, była mu jasnowidza, wszystko powiedział, ale ja musiałam w to wejść, musiałam tego sama doświadczyć, bo jeżeli by nie weszła, to całe życie wątpiłaby. A gdybym weszła, a może by jednak się udało, nie? No właśnie, tak. Takie żałowanie tego, co się nie odbyło, w nadziei, że być może jednak byłoby okej. A w momencie, kiedy sam człowiek podejmuje decyzję, wchodzę w to, czy nie wchodzę, jeżeli sam faktycznie o tym zadecyduje, to może mieć pretensje do siebie. Znaczy, tu nie chodzi o pretensje, tylko chodzi też o takie zrozumienie, że jednak to było potrzebne, to było po coś. Wszystko zawsze dzieje się po coś. Natomiast ja takie pytanie zawsze zadaję osobom, które do mnie przychodzą na sesję z bliźniaczym płomieniem. A często to już jest w fazie tak jakby kończącej się, tak? To zadaję pytanie. Czy gdyby jeszcze raz stanął na twojej drodze ten bliźniaczy płomień i wiedziałbyś, że przeżyjesz tyle emocji i będzie tak burzliwie, czy weszłabyś jeszcze raz? A zawsze pada pytanie, że odpowiedź, że tak. Tak. Tak, zawsze. Intensywność przeżyć jest tak ogromna, która można by czasami nieraz rozłożyć na kilka wcieleń albo na kilka związków z innymi ludźmi, a to jest wszystko skondensowane. No, dlatego jest taki szybki wzrost. Dlatego to tak szybko się dzieje. Natomiast oczywiście tak jak ja mówię, to są moje obserwacje. Często na kanałach YouTube tam widziałam komentarze, że to nie jest tak. Ja pracuję na tych poziomach energetycznych, na poziomach duchowych i nie musi się każdy ze mną zgadzać, bo rozwiązań i scenariuszy jest mnóstwo. Natomiast ten główny zamysł to jest podzielenie się części duszy w dwa ciała, i doświadczanie bardzo intensywnie samorozwoju, samoświadomości. Proces ewolucji przyspiesza w momencie, kiedy spotykamy bliźniaczy płomień. Pani Kasiu, jeszcze chciałam Panią zapytać o jedną rzecz, dlatego że słyszałam o czymś takim, że w momencie, kiedy w danym wcieleniu spotykamy swój bliźniaczy płomień, to znaczy, że już tutaj więcej na Ziemię nie zejdziemy. Jak to jest Pani wiedzy? No co, z mojej wiedzy wynika tak, że my będziemy zawsze schodzić, bo jak się temu bliżej przyjrzymy, to nie ma oddzielenia moja dusza, twoja dusza, kogoś tam dusza. Na tym wyższym poziomie to jest jedno, więc kiedy byśmy nie chcieli schodzić akurat w taką przestrzeń, gdzie się tak dużo dzieje, no to jest troszkę tak, jakbyśmy się wybrali na wycieczkę do Wesołego Miasteczka. I tam są różne atrakcje, rollercoastery, karuzele i tak dalej. No i chcemy doświadczyć tego, każdego doświadczenia. Oczywiście potem jak w to wchodzimy, mogą być takie przeciążenia, że możemy sobie powiedzieć dziękuję, nie chcę, chcę już stąd zejść. Ale jestem w trakcie, no to co, mogę wyskoczyć, tak? Mogę wyjść. Albo inna sytuacja, kiedy kupujemy bilet do kina, bo był trailer fajny, zapowiedź była fajna. Mamy bilet w ręku, idziemy do kina, no i nagle się okazuje, że ten film nie jest całkiem ciekawy.
że wręcz nudny albo okropny i nijaki. Natomiast bardzo mało ludzi jest w stanie wyjść z kina. My znowu mamy takie przekonanie, ok, jak już kupiłem bilet, to siedzę i obejrzę do końca, bo może coś jeszcze się wydarzy, tak? Ale co więcej, ludzie mówią, bo zapłaciłem za bilet, bo to siedzę do końca. Tak, więc to, co my wydajemy energetycznie, zaangażowanie nasze w coś, to my bardzo chcemy mieć rekompensatę naszego zaangażowania, tak? Tak. Więc z moich obserwacji, z moich przeczuć nigdy nie kończy się nasz proces reinkarnacji. Natomiast co się kończy, to kończą się koła karmy. No i w lutym, 19 lutego mieliśmy takie wydarzenie astrologiczne, gdzie Jowisz, przepraszam, nie Jowisz, tylko Chiron, czyli ten ranny uzdrowiciel, połączył się z węzłem księżycowym Rahu. I to jest praktycznie taki tranzyt wskazujący bardzo, co będzie się działo właśnie tego roku. Czyli zapominamy o swoich ranach braku, to są rany tożsamości, czyli niemożność bycia tym, kim naprawdę chce się być. I ukierunkowanie się w to, że mogę być tym, kim chcę, a jednocześnie uczę się, jak być w relacji z drugim człowiekiem, nie zatracając się. Bo to też jest kolejny, to jest temat rzeka, gdzie możemy się temu przyglądać, to jak być sobą w relacji, i jednocześnie czuć, że ta relacja daje nam spełnienie, nie ograniczając partnera i mieć swój potencjał całkowicie aktywny. Mhm. Nie? Więc pod tym tytułem można by powiedzieć, że cały ten rok będzie się zadziewał, no bo też tutaj mamy takie duże przesunięcia energetyczne innych planet, jak Pluton, który po wodniku tak sobie jeździ, no bo ta era wodnika jest już od 2020 roku, natomiast proces aktywacji no, jest rozciągnięty w czasie. To jest coś jak tryby w zegarku, jak koła zębate, które pociągnięcie jednego koła wymaga obrotów innych kół zębatych kilka razy. No więc ten cały proces będzie się zamykał w 2027 roku. A to jest dobry trend, bo wtedy pokazuje parom, że jeszcze troszeczkę, już faktycznie finisz tej lekcji, już ostatnie klasy z tej szkoły, do tego właśnie, żeby faktycznie stworzyć takie zdrowe związki. Zdrowe ja myślę, i że wszystkie, tak, ja myślę, że wszystkie związki są zdrowe, bo każda emocja jest właściwa, taka jaka jest. Żyjąc w świecie polaryzacji, gdzie mamy zawsze dwubiegunowość, tak? Czyli mamy białe i czarne, dobre i złe, wysokie i niskie, to kto określił, co jest lepsze? My ludzie, tak? Określamy, wysokie jest dobre, niskie jest złe. No ale jak zmienimy perspektywę, może się okazać zupełnie coś innego. Więc wszystkie emocje są do przeżycia, bo jeżeli mamy ekstazę, mamy euforię, mamy duże zaangażowanie emocjonalne, że chcemy z kimś tworzyć swoje życie i przyszłość, no to po drugiej stronie są emocje związane z odrzuceniem, z brakiem, z niemożnością, z tęsknotą. To są bieguny, one nie mogą istnieć same. No tak, na zasadzie wahadła, tak? Więc jest to takie odchylenie. Mhm. Tak, więc umiejętność rozpoznawania, po której stronie jest wahadło i co ono u nas aktywuje, przyjęcie tego takie, jakie to jest. Przyjęcie pełnej takie... akceptacji i właściwie wdzięczności za tą lekcję, za to doświadczenie, bo znowu to się wydarza też po coś, po to właśnie, żebyśmy wzrastali. Zawsze. Zawsze. Tak. Codziennie rano się budzimy i mówimy sobie, oho, to czego dzisiaj się nauczy? Oj, to może być bardzo zwodnicze pytanie, bo wtedy mogą się pojawić takie doświadczenia, że jednak będziemy płakać, więc ja wolę sobie zadawać takie pytanie, co dzisiaj miłego mnie spotka. No, ale wiadomo, że jak się czegoś uczymy, to mamy większe doświadczenie i nawet jeżeli gdzieś zbłądzimy i odnajdziemy się po drodze, to jesteśmy potem w stanie służyć radą innej osobie. Tak. Tak. Ale już mamy ten zasób w sobie, tak? Aha, raz się zgubiłem, znalazłem drogę, więc mogę się zgubić jeszcze kilka razy w swoim życiu i zawsze drogę odnajdę. I pomogę innym, bo już wiem, jak rozwiązać ten labirynt. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Pani Kasiu, i w jaki sposób Pani pomaga ludziom? W jakich tematach, w jakich sprawach można do Pani się zwrócić i w jaki sposób właśnie Pani pomaga?
No ja przede wszystkim, tak jak wspomniałam na początku, zajmuję się astrologią połączoną, to jest astrologia ewolucyjna, czyli nie wskazująca na wyrok, ale otwierająca potencjały. No i przede wszystkim zajmuję się odczytami właśnie planu duszy. Natomiast w ubiegłym roku powstał taki temat, nowa metoda przeprogramowania podświadomości. No i to tak bardzo intensywnie się rozwija cały czas, bo faktycznie przynosi to przeogromne efekty. Na tych osobach, z którymi to, że tak powiem, eksperymentowałam, mam informacje zwrotne, jakie się zadziały sytuacje. No bo tu jest kolejny temat, podświadomość i ten ciężar, który się tam mieści, ten cały nasz zasób z wielu poprzednich inkarnacji, no często jest dla nas trudny do uniesienia, mało tego, jest ograniczający nas w kreowaniu życia takiego właśnie, jak pragniemy. I teraz, kiedy przyjmiemy do siebie cały ten bagaż i sprawdzimy, co tam jeszcze z niego jest potrzebne nam w życiu, czy może już trzeba się czegoś pozbyć, no to wtedy jesteśmy wolni od bardzo wielu przekonań, które no, bardzo mocno nas ograniczają, a my nawet nie mamy świadomości tego, że właśnie tak jest. Więc przede wszystkim zajmuję się odczytami planu duszy, zajmuję się właśnie również przeprogramowaniem podświadomości, uczę astrologii ewolucyjnej, prowadzę seminaria samopoznania. No i teraz coraz bardziej wychodzę w taki temat, nie wiem jak to nazwać, warsztaty, to jest takie słowo może niekoniecznie dobre, natomiast jeszcze nie znalazłam odpowiedniego słowa, które by się tu wpisało w to. Bo organizuję właśnie takie wyjazdowe spotkania osób, które są gotowe na taką bardzo intensywną przemianę, gdzie to się dzieje właśnie na poziomie mentalno-emocjonalnym, ale dodatkowo współpracuję z osobami, które wykonują masaże i kiedy przy mojej pomocy można przetransformować coś w sobie na poziomie mentalnym właśnie, to później one zajmują się cielesnością, więc w tym momencie zostaje to jakby wyrzucone z całego naszego, z całej naszej wielowymiarowej istoty. Stajemy się czyści. I wtedy możemy programować na nowo siebie. To jest taka sytuacja, jak kupujemy smartfon nowy, a on jest tam zainstalowany system operacyjny, który co jakiś czas trzeba instalować. No bo w międzyczasie robimy zdjęcia, tam się pamięć zapełnia i w pewnym momencie ten telefon już nie działa, już nic nowego do niego nie wgramy. Więc o ile często nie chcemy aktualizować oprogramowania tego naszego sprzętu, to w pewnym momencie on przestaje w ogóle działać i trzeba go zresetować całkowicie. I my tak samo funkcjonujemy. Czyli mamy przeciążenie naszego systemu i trzeba go naprawdę zresetować, żeby móc funkcjonować z zupełnie inną wizją siebie. Czyli przywrócić ustawienia fabryczne, bo w momencie, kiedy nasz system już jest tak przypełniony, to nic nowego się, nawet dobrego się nie zapisze, bo nie ma gdzie, nie ma tego miejsca. Więc piękne metody, piękny sposób Pani pomaga ludziom. Zapraszamy. Wszystkie kontakty do Pani podamy w opisie tego filmu. Gorąco zapraszam. Teraz Pani Kasia nadaje do nas z Hiszpanii. Od razu widać opaleniznę, piękny uśmiech. Opalenie zna może światło takie, bo tu jakbym była na pełnym słońcu, to z kolei nie widziałabym pani, bo jest takie prześwietlenie monitora, bo szukałam tu miejsca, gdzie bym mogła, nawet mam piękne widoki wokół. I tu właśnie to jest ta przestrzeń tutaj jest, a w ogóle nadaje z miejsca, gdzie jest czakra miłości. O! Za moimi plecami bardzo intensywnie tam to właśnie się uruchamia, jest tam fantastyczna energia i kiedy kilka lat temu stanęłam właśnie w tym miejscu pierwszy raz, a to poczułam, że chciałabym tu przyprowadzać właśnie wiele osób gotowych na taką dużą transformację. Zrobiłam już dwa takie wyjazdy, w tym roku szykuje się kolejny. Także no też po tej w Hiszpanii jestem takim przewodnikiem. No cóż, wiele by można mówić, natomiast myślę, że to jest pewnie rozmowa na inne spotkanie. To jak coś, Pani Kasiu, łączymy siły. Pani będzie przewodnikiem Costa Blanca, ja w Andaluzji i łączymy siły, zbieramy ludzi świadomych. Jasne. Transformacji. Wołamy ludzi świadomych, halo, jak ktoś ma ochotę, to jesteśmy. Tak, dokładnie. Pani Kasiu, też poproszę Panią o informację o tym wyjeździe, który jest planowany na ten rok, żeby też, żebym mogła tam dodać w opisie tego filmu. Jestem przekonana też, że wiele osób będzie chciało z tego skorzystać, no i z Pani pomocy, bo Pani też działa na tym szerszym polu, więc dużo łatwiej jest i szybciej wtedy
przejść przez taką transformację, bo nie błądzimy. Od razu mamy wskazane to, 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 rób to. Oczywiście, że tak. Oczywiście, podane że jak tak. Na tacy. Pani Kasiu, pięknie Pani dziękuję za podzielenie się z nami swoją wiedzą odnośnie bliźniaczych płomieni. Przy okazji też zostało ruszonych dużo innych wątków, jakże też pomocnych w rozwoju człowieka. Serdecznie dziękuję i życzę Pani wszystkiego dobrego i Państwu również. Dziękuję wszystkim uprzejmie za uwagę. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.